Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na pyszny, bardzo szybki, wręcz ekspresowy sernik, tylko z trzech składników. Sernik o dużo mniejszej zawartości cukru niż ten tradycyjny. Możecie go podać z owocami, frużeliną lub zalać galaretką. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. A więc tak, tutaj przygotowane mam 600 g serka homogenizowanego o smaku waniliowym. Ja do swojego serka cukru dodawać nie będę, jedyny cukier jaki tutaj będzie zawarty pochodzi z serka. Serek teraz zmiksuję. Podczas miksowania dodawać będę po jednym jajku. Tutaj mam tych jajek 5. Jeśli chcecie sernik bardziej słodki, jak najbardziej cukier do niego możecie dodać. I do mojego serka dodam 2 budynie 40-gramowe, waniliowe, bez cukru. Tak jak wspomniałam wcześniej, możecie dodać cukier, jeżeli chcecie, żeby sernik był bardziej słodki. Budyń dodaję do moich serków i dobrze zmiksuję. I moja masa na sernik jest gotowa. Tutaj przygotowałam sobie tortownicę o średnicy 20 cm. I przygotowaną masę na sernik wylewam do mojej tortownicy. Dno tortownicy wyłożyłam papierem do pieczenia. I przygotowany w ten sposób sernik piekę w 180 stopniach Celsjusza w nagrzanym piekarniku przez około 50 minut. Pamiętajcie, że każdy piekarnik ma inną moc i będzie piekł inaczej. A więc czas pieczenia Waszego sernika musicie dostosować do mocy Waszego piekarnika. I tak oto wygląda sernik po wyjęciu z piekarnika. Ja na ostatnie 15 minut zmniejszyłam temperaturę do 170 stopni Celsjusza. I teraz wystudzę go na kratce. I w ten oto sposób prezentuje się mój sernik z trzech składników. Bardzo szybki do zrobienia, smaczny i z dużo mniejszą ilością cukru niż tradycyjny sernik. Jeśli chcecie, oczywiście możecie posypać go cukrem pudrem. Dla mnie istotne było, żeby właśnie ilość cukru tutaj dużo, dużo zmniejszyć. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Ja tradycyjnie dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!